Kilka dni temu trafiłem na świetne narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, którym postanowiłem się z Tobą podzielić, bo naprawdę bardzo mocno może Ci pomóc nie tylko w pracy, ale i w życiu codziennym, po prostu kiedy korzystasz z internetu, komputera, czy też swojej po prostu przeglądarki. Jakiś czas temu nagrałem specjalny odcinek, w którym dzieliłem się moim zdaniem najlepszymi, niezwykle przydatnymi rozszerzeniami do przeglądarki Google Chrome albo innej, takiej na przykład Brave, która działa na silniku Google Chrome. Jeśli nie widziałeś jeszcze tego wideo, to koniecznie sprawdź opis tego filmu, tam wrzucę link do tego wideo. Tam m.in. wspominałem o takim narzędziu opartym na AI jak Merlin. Merlin to jest takie fajne narzędzie, które może Ci pomóc podsumować szybko wideo, może Ci pomóc napisać jakąś treść, może po prostu też m.in. czatować ze stroną. Tak, co może być ciekawe w przypadku analizy na przykład regulaminu, gdzie możesz poprosić go, żeby po prostu powiedział Ci, czy są to jakieś ukryte koszty, jakieś haczyki, coś w tym stylu. No i on to po prostu przeanalizuje, a Ty nie musisz przebijać się przez prawniczy tak zwany bełkot. Okej, jednak nowe narzędzie, które teraz odkryłem, daje troszeczkę inne i trochę więcej tych możliwości w sumie niż Merlin. Tak więc jeżeli kojarzysz narzędzie Merlin, to tutaj myślę, że jest to też coś, czym warto się zainteresować. Jesteśmy na mojej stronie nie bez powodu, bo zobacz, to narzędzie potrafi się wchodzić w interakcję z różnymi elementami. Zobacz, kiedy najeżdżamy na przykład na mój obrazek, muszę przeskoczyć, to tu pojawia się taka ikonka. I w tym momencie możemy wejść w interakcję z obrazkiem. Mamy tu na przykład m.in. na przykład czat z obrazkiem. To jest dość ciekawą, nietypową opcją, tak? Można zapytać, co tu się dzieje, jak to wygląda i tak dalej. Możemy wyodrębnić tekst. To jest też fajne rozwiązanie, ale jeżeli masz iPhone'a, no to iPhone z odpowiednimi ustawieniami również potrafi czytać tekst z obrazka, no ale na komputerze jakby trzeba mieć też do tego specjalne oprogramowanie zazwyczaj. I dalej mamy tutaj jeszcze trzecią opcję, takie jak narzędzia obrazu, tak? I możemy tu zrobić jeszcze inne rzeczy, takie jak usuwanie tła i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że są to ciekawe opcje. Można w ten sposób szybko sobie edytować grafik lub jakoś ją też inaczej wykorzystać. Ale to nie wszystko. Na tym się nie kończą tutaj takie delikatne wstawki tego rozszerzenia. Jest ich znacznie więcej. Między innymi, kiedy tworzymy na przykład kod programu. Zobacz, jesteśmy tutaj teraz w aplikacji Cloud, czyli w tym momencie jednym z najlepszych albo najlepszym generatorze sztucznej inteligencji, takim czatem, taki czat to jest. Jeżeli go jeszcze nie używasz, to koniecznie sprawdź również opis, tam też dodam wideo o możliwościach tego rozwiązania. Ale przejdźmy do tego, o co tutaj chodzi. Zobacz, kiedy mamy tutaj kod, oczywiście czaty ze sztucznej inteligencji fajnie nam go tłumaczą. To jest kod aplikacji, która miała po prostu konwertować pliki z formatu XLSX na CSV. I generalnie czaty robią to dość płynnie, ale zobacz, tu mamy jeszcze takie możliwości właśnie jak na przykład interakcje z kodem. Tak? Możemy zrobić wyjaśnij kod. Możemy również tutaj kliknąć w to i mieć jeszcze więcej innych możliwości, które wyskakują tutaj z menu kontekstowego. Tak, czyli na przykład zobacz, kiedy sobie to zaznaczymy w taki sposób, no to wyskoczy mi tutaj wiadomo tłumacz Google, ale mamy także tutaj inne możliwości z tej właśnie wtyczki. Możemy to przeczytać na głos, o takiej wtyczce już wspominałem w filmie z wtyczkami. Możemy to wiadomo sobie tutaj wyjaśnić, tak? Czyli no, w przypadku kodu no, zinterpretować można, co to jest za kod, tak, żeby przypadkiem, jak ktoś nam wyśle jakiś kod, żebyśmy nie uruchomili czegoś dziwnego, możemy sobie to oczywiście tutaj wygodnie przetłumaczyć, tak? Co jest fajną opcją. W przypadku tłumacza Google możemy to również przetłumaczyć bardzo szybko, bardzo zwinnie, tak? Ale tutaj możemy sobie tak też tłumaczyć jakieś inne, większe teksty. No i w przypadku AI to będzie raczej bardziej sprawne niż w przypadku tłumacza Google. Więc myślę, że to jest to dość ciekawe rozwiązanie. Możemy tutaj jeszcze skorzystać z większej ilości możliwości. Zobacz, mamy na przykład oprócz wyjaśnienia, przetłumaczenia, możemy podsumować ten tekst, tak? Czyli właśnie możemy sobie zaznaczyć cały artykuł no i poprosić o jego podsumowanie. Odpowiedź na to pytanie, też ciekawa opcja, wyjaśnij kod, czyli to, o czym wspomniałem, znajdź elementy akcji. No to będzie nam szukało właśnie jakiś, tak, tu mamy ikonkę jakichś przycisku, tak, przycisków, jakichś innych rzeczy, które są interaktywne z naszą stroną. Więcej podpowiedzi możemy tu sobie oczywiście kliknąć, albo tutaj podpowiedź. Klikniemy sobie więcej podpowiedzi, no i tu możemy od razu zobaczyć, jakie są możliwości naszej tutaj wtyczki. Menadżer naszej wtyczki, to są jego tutaj ustawienia.
Tak się właśnie nazywa ta wtyczka, to rozszerzenie. Ma ono ocenę na sklepie z wtyczkami 4.9 albo 4.8, więc naprawdę jest to coś genialnego. I zobacz sobie, jakie to mamy po prostu możliwości. Konfiguracja jest banalnie prosta, więc myślę, że nie ma tutaj za dużo omawiać. Jak uzyskać dostęp? Czy ma być to właśnie tutaj boczny pasek, czy nie? Boczny pasek wyskakuje z boku. I zobacz, akurat w przypadku Brave'a mamy tutaj jeszcze inny boczny pasek. Tak? Mamy tutaj między innymi asystenta Leo. On co prawda jest trochę gorszy, wiadomo. No i działa głównie po angielsku, po polsku trzeba to mocno wymuszać, a ten domyślnie działa już wszystko, mamy w języku polskim. Tutaj mamy też takie wtedy ikonki, które nam podpowiadają z tym takim mózgiem. To jest taka ikonka, jak tutaj widzisz na pasku moim tutaj górnym. Jednak ja ją ukryłem, no bo mi się to pokrywało już z Merlinem i tak dalej, trochę zaczął się robić bałagan tutaj podczas korzystania. Jednak możemy właśnie sobie to aktywować skrótem klawiszowym, takim jak właśnie Ctrl P lub Command P w przypadku Maców. No i zobacz, wtedy wyskakuje nam tutaj taki boczny panel, boczny czat, no i mamy tutaj bardzo fajne już od razu sugestie, podpowiedzi, bo możemy z nim właśnie od razu wchodzić w interakcję. Nie są to jakieś takie sucharskie pytania, tylko opowiedz mi coś o wielkim wybuchu, tak bym mógł powiedzieć to mojemu dziecku, co ma 5 lat. Myślę, że jest to ciekawy tutaj przykład i od razu mamy to wszystko w języku polskim, więc myślę, że jest to naprawdę super rozwiązanie. Możemy tutaj również od razu, tak jak widzisz, wyskoczyła nam tutaj opcja podsumowania, więc możemy sobie podsumować całą tutaj stronę, wchodząc właśnie z tym w interakcję i on nam to podsumuje. Możemy sobie oczywiście poprosić tutaj, zadawać pytania, robić inne rzeczy, podobnie jak z wtyczką Merlin. Jest tutaj jeszcze parę innych ciekawych możliwości, które chciałbym Tobie pokazać, oprócz tych tutaj zaawansowanych interakcji, których Merlin właśnie na przykład nie ma. Merlin ma właśnie interakcję z YouTube'em, z paroma innymi elementami też, ale to rozszerzenie ma ich tutaj znacznie więcej. Zobacz, mamy tutaj jeszcze inne możliwości, takie jak pisanie. Komponować, odpowiadać, fajnie tutaj odmienione. On automatycznie będzie nam odpowiadał na przykład na maile albo pomoże tutaj stworzyć jakąś treść. Tu możesz sobie w łatwy sposób od razu wybrać też, jaki chcesz, co to ma być, co to jest za format, czy to jest pomysł na coś, tak? Czy ma to ładnie wyglądać, czy ma to być na przykład odpowiedź na e-mail. Reklamy marketingowe, jest naprawdę dużo tych możliwości. Ton, oczywiście możemy sobie to wybrać tak, czy chcemy, żeby to było zabawne, profesjonalne, nieformalne i tak dalej. Długość, wiadomo, że pasowało. Język domyślny, tak widzisz, fajnie jest już tutaj wybrany język polski, więc możemy przejść sobie tu jeszcze do kilku innych opcji. Mamy tutaj coś takiego jak gramatyka. Jest też bardzo fajna opcja, bo podczas wpisywania tekstu mamy dodatkowe możliwości, aby on nam sprawdził gramatykę, czy na pewno wszystko coś tak poprawnie wpisaliśmy. Przetestujmy sobie to rozwiązanie, pokażę Ci, jak to tutaj działa. Wejdźmy z powrotem do tego okna właśnie tutaj, gdzie jest klat, bo właśnie tu mamy też możliwość wpisywania czegoś. No i wpiszmy przykładowy jakiś tekst. Ja być godna chcę iść zbierać jagody na obiadki dla dzieci. Powiedzmy coś w tym stylu. Mocno bez sensu i z błędami, ale właśnie o to chodziło. I teraz zobacz, mamy tu właśnie możliwość, oprócz przeczytania tego na głos, mamy tutaj coś takiego jak popraw pisownię. Możemy tutaj też użyć kontynuuj pisanie, czyli on nam to rozbuduje i stworzy tego coś ciekawego. Ale użyjmy sobie właśnie tutaj opcji popraw pisanie i sprawdźmy, jak się tutaj sprawdzi i zobaczymy, co za chwilkę nam tutaj z tego wyniknie. Przygotowuję nam tutaj tekst, zaczyna działać. Jestem głodna i chcę zbierać jagody na obiadki dla dzieci. No, moim zdaniem myślę, że to naprawdę fajnie poprawiło, więc jeżeli na przykład nie znasz super jakiegoś języka, a nie chcesz używać do tego tłumacza, tak, czyli nie chcesz pisać sobie, powiedzmy, żeby ci przetłumaczyło od razu na angielski, hiszpański czy inny język tłumacz, tak, tylko chcesz właśnie ćwiczyć się w danym języku, tak, no to jest bardzo dobra opcja praktyki, kiedy po prostu właśnie napiszesz sobie coś mniej więcej na tyle, ile potrafisz, a potem poprosisz o poprawienie, żeby po prostu się udoskonalać, a nie całkowicie wyręczać tutaj tymi narzędziami. Ok, zerknijmy jeszcze z powrotem, jakie tutaj mieliśmy inne narzędzia, bo mamy tutaj jeszcze ich kilka. Oprócz pisarza,
i tłumaczenia, bo tak jak widzisz, mamy tutaj jeszcze tłumacza, o którym wcześniej wspomniałem, automatyczne wykrywanie na jakiś inny język, to możemy też fajnie sobie to wszystko tłumaczyć. O, co kolejny widzisz, ten od razu tekst, który tutaj był wpisany, jest, wchodzi tutaj w interakcje dalsze. Dalej możemy tutaj szukać, też jest ciekawą opcją, wyszukaj w wyszukiwarce, czyli będziemy tutaj działać po prostu internetowo, tak? Oczywiście wtyczka jest dostępna za darmo i wtedy pewne ma też ograniczenia, jakby limit zapytań, limit możliwości, limit wyboru modeli sztucznej inteligencji, ale spokojnie, mamy tutaj między innymi dostęp do Llamy, co też jest moim zdaniem tutaj bardzo fajną opcją, bo jest to model między innymi też dostępny od Meta, którego no, w Polsce jeszcze jakby oficjalnie można powiedzieć nie ma, nie można z niego korzystać, ale jeżeli chcesz to zrobić, to jest to dostępne również na moim wideo, na moim kanale jest poradnik, jak można to rozwiązać fajnie, sprytnie za pomocą VPN-a. OCR, no czyli właśnie sczytywanie czegoś z obrazka, też ciekawe rozwiązanie, pewnie stosowane, jeżeli prowadzisz firmę na przykład w twojej księgowości, tak, aplikacja jakiś do tego typu, gramatyka, no, czyli to, co mówiliśmy, poprawianie jakieś, no i jeszcze mamy tutaj parę innych możliwości, między innymi na przykład coś takiego jak malarz, on trochę odpowiada za generowanie grafiki, trochę za edycję, no i inne tego typu zabawy z obrazkami. Okej, okay, myślę, że to tyle, jeśli chodzi o ten temat. Jeżeli chcesz poznawać więcej narzędzi sztucznej inteligencji, więcej możliwości, jakie daje nam właśnie AI, chcesz się uczyć ze sztuczną inteligencją, no i o sztucznej inteligencji, tak aby mieć lepsze stanowiska w pracy, aby więcej zarabiać, no i także wygodniej żyć, bo tak jak widzisz, na przykład tego typu rozwiązanie pomoże ci w codziennym życiu, to zapisz się w tym momencie na listę oczekujących na mój kurs właśnie o sztucznej inteligencji, o podstawach i jej wykorzystaniu w życiu codziennym. Wszystkie te niezbędne informacje znajdziesz oczywiście w opisie tego filmu poniżej. No to co, widzimy się w kolejnym wideo. Do zobaczenia, cześć!